kierowniczka zostawiła telefon. Swoją drogą, ciekawe, że w dzisiejszych czasach ktoś jeszcze używa takich telefonów. Oj, chyba otworzyłam jej wiadomość. Okej, Zosiu, zostaję u ciebie na noc. Ty stawiasz kolację, ja wino. No nieźle, nasza pani kierowniczka ma faceta. Zofia i Nikodem. Ciekawe, czy między nimi jest jakiś ognisty romans? Michał, prędzej czy później on jej napisze: dlaczego nie odpowiadasz na moje wiadomości? A wtedy ona: jakie wiadomości? Przecież nic nie napisałeś. A on wtedy: jak to nie napisałem? Napisałem! I ona wtedy: jak to się stało? I się przez nas rozstaną. Poczekajcie! Zatrzymajcie mnie, windę! No tak, przecież tu nikogo nie ma. No ja rozumiem, że ciebie nie szukają, bo ty jesteś niepotrzebny, ale ja, no ja mam listę, mam wino. No dobra, no wina już prawie nie mam. Fred, powiem ci, jesteś super gość. Jesteś naprawdę super gość. Ej, wszyscy żyją? O, pani Zosia, moja wybawicielka. O nie, inauguracja. Muszę iść. Dziękuję! Dzięki, Fred. O nic nie pytajcie, wszystko jest źle. Kto to jest? Co tu się dzieje? Dlaczego ona ma mój pierścionek? Nie, to jest mój pierścionek, to ja go kupiłam! Rzuciłam Olka i zwolniłam się z samorządu. Lenuś! To się porobiło. Napisałam wniosek o remont, a oni ten remont zrzucili na mnie. O, i jeszcze prorektor mi powiedział: rób co chcesz, mnie już dzisiaj nie ma. Nic nie chcę, właśnie nic mi się już dzisiaj nie chce. Striptease? No, nie powiedziałabym, że za tym przepadam. Co? Okradli nas. Co? Jak? Na pewno ci coś ukradli. Ukradli mi wszystkie pieniądze z kieszeni. Dzwonię na policję. Vera, uderz mnie. Co? No tak mocno, po oku, żeby został ślad. Może wtedy przynajmniej pomyślą, że mnie okradli. Jestem alkoholiczką, no co mi zostało? Może się zaszyję. Tylko ciekawe za co. Moja matka przez całe życie nie wzięła ani grosza, a ja od razu 1000 złotych. Przecież to jest 100 000 groszy. Przecież ja nigdy tyle nie zarobię.